wiadomość o śmierci Tomasza otrzymałem, jak byłem w Rzeszowie, gdzie trwał jeszcze trening szkółki i dostałem telefon, to po prostu nie wierzyłem. Włosy dęba mi stanęły. Później nie wiedziałem, jak mam przekazać tą wiadomość osobom, które były w klubie w Rzeszowie. To jeszcze zadzwoniłem do przyjaciela z Ociąża, i żeby potwierdził to. I jego pierwsze słowa, które powiedział mi, że straciłem zawodnika, uświadomiły mnie, że jednak stało się to najgorsze, że Tomka już nie ma wśród nas. Dla mnie to nie docierały żadne bodźce zewnętrzne, dziennikarze z pytaniem. Ja po prostu byłem załamany, ja teraz, jak sobie już po tych kilku dniach i po pogrzebie pomyślę, to mnie nie dociera po prostu, dlaczego, co, jak. Żal ciśnie się na usta, ciśnie się do głowy jakiś taki smutek, no bo po co, dlaczego, i na te pytania nie znamy odpowiedzi. Pamiętam, jak biegaliśmy tutaj z maszyną startową na starą budkę sędziowską po treningu zwijać ten cały sprzęt, a dzisiaj tutaj jestem po to, żeby go pożegnać. Ciężko. Gdy wydarzyła się ta tragedia, to w moim telefonie wyświetliło mi się, bo mam go zapisanego jako Ogór, wyświetliła mi się tam wiadomość, że jego telefon został uruchomiony i jest aktywny. I to chodziłem. To trwało cały czas przez do pogrzebu, ta wiadomość miałem cały czas na tym, że Tomek jest aktywny, i to tak jeszcze tak bardziej przypominało mi to. No i w ogóle ten tydzień to był taki wyjęty z życiorysu, bo ta tragedia przygnębiła nas wszystkich. Z Tomkiem już znaliśmy się bardzo dużo, bardzo długo. Ja byłem w szkółce, ojciec był wtedy trenerem, Tomek był zawodnikiem młodzieżowym, tak, ale miał już duże umiejętności i człowiek tak trochę z zazdrością podpatrywał jego technikę jazdy już w tym wieku. I chciał być taki jak on też. No, stało się, jak się stało, niestety. Fajnie siedział na tym motocyklu. Tą sylwetkę miał taką fajną, to było w 93 roku bodajże, także rzucał się w oczy, te jego loczki, to byli mali chłopcy wtedy jeszcze, ale to, jak tak sobie przypominam, to był pierwszy początek, gdzie się z Tomaszem poznałem. Podchodził do wszystkiego bardzo profesjonalnie, do całego życia, nie tylko do sportu, ale ogólnie. To jest idealny kandydat do czerpania tutaj dla młodych, idolem może być i każdego młodego żużlowca. Zapamiętam kiedyś, że byliśmy właśnie w Barach Włókniarza, byliśmy na meczu we Wrocławiu i Tomkowi tam słabo szło i któryś bieg prowadził. Gdzieś któryś z naszych doparowych, nie pamiętam już kto, gdzieś tam zjechał mu drogę, musiał przymknąć gaz, spadł na czwartą pozycję i pamiętam, że tak strasznie to przeżywał, płakał, i to zapamiętam do końca życia. Piękna sylwetka, dobra jazda, mistrz Polski, praktycznie zdobył wszystko, co mogło być na polskiej tutaj arenie, na polskich torach, a więc do zdobycia, więc tym bardziej. Przecież Tomek mógł jeszcze spokojnie jeździć 10-15 lat bo był fizycznie do tego przygotowany bardzo dobrze, i tym bardziej ja nie wiem, co się stało. Był na pewno super człowiekiem na pierwszy rzut oka, na pierwsze spotkanie może, z tego co ja pamiętam, był troszkę może taki zamknięty i tak za bardzo nie pozwalał do siebie dochodzić, ale tak jak mówię, po tym poznaniu już można było z nim naprawdę żyć tak jak z kumplem. Gdy osiągnął już pewien taki poziom sportowy, gdzie nas przewyższał sportowo już o głowę, nie było na przykład problemu, gdy pożyczał silnik.
nie wziął nawet za to złotówki, bo wiedział, że na przykład w danym klubie się nie powodzi i tak dalej. Był na pewno pomocny, jeżeli chodzi o żużel i ogólnie o życie, bo sam wiele rzeczy doświadczył i wiedział też, czego człowiekowi potrzeba czasami. Był wesoły, właśnie to gdzieś tam tak się bije z tą tragedią, bo Tomek był praktycznie zawsze uśmiechnięty. Ja go znałem długo, jeszcze byłem starszym, także mieliśmy naprawdę dobry kontakt. Czy w zeszłym roku, czy dwa lata do tyłu, jak jestem tu trenerem, Tomek przyjeżdżał, trenował. Pracował bardzo ciężko, nawet w momentach, kiedy mu nie szło, nawet bardziej ciężej, także no, psu brakuje. W tym roku jeszcze, tak, jak byłem w Gdańsku, to chciałem go mieć również w Gdańsku, bo brakowało mi takiego zawodnika, nie ukrywam, no ale Tomek wydał inny kierunek, no ale nasze pierwsze spotkanie w tym roku w Rzeszowie to było takie, no widzisz Tomku, nie chciałeś przyjść do mnie, to ja przyszedłem do ciebie i no fajnie, takie było dość śmieszne, to żeśmy wspominali to. Gdzieś tam później cały czas ten sezon jeszcze rozmawialiśmy, że Tomek, pamiętajmy, że tutaj w Ostrowie będzie pierwsza liga, to też będzie, on mówi jak najbardziej, on jest za, bo chciałby tutaj jeździć, no nie udało się, no i niestety się już to nie uda. Jak ostatni raz się z nim widziałem, było to, nie jestem w stanie sobie przypomnieć dokładnie, ale mi się wydaje, że to było gdzieś około 7 lat temu. Mieszkałem wtedy w Anglii. Pracowałem w Lakeside Hammers, dla klubu Lakeside Hammers i promotor tego klubu powiedział, że Tomek Jędrzejak został zakontraktowany i czy bym nie mógł przed meczem przyjechać, troszeczkę z nim spędzić czasu i pomóc mu tam może z przełożeniami, ogólnie być przy nim. Przyjechałem i strasznie się ucieszył wtedy, Pamiętam trening przed tym meczem, przyjechał z bratem, busem i trening był rano, sobie zrobiliśmy trening, tak nie wierzył w siebie, bardzo nie wierzył w siebie, że on nie da rady na tym torze, ciężki tor, pamiętam jeździł Lakeside Hammers przeciwko Swindon Robins. W pierwszym biegu Tomek miał Lee Adamsa chyba po lewej stronie. Od razu na krawężniku go zamknął i zrobił w tym dniu komplet punktów jako debiut w Lakeside Hammers, było to coś niesamowitego. Odjechał w tym sezonie jeszcze chyba kilka meczy i powiedział: Karol, musisz być na każdym meczu. Jeździłem z nim na te mecze wszystkie wtedy i nigdy bym nie pomyślał, że tak się to wszystko szybko skończy. No on tu dzisiaj miał jeździć, tak? On tu miał dzisiaj jeździć i sobie marzyłem, żebyśmy wygrali z Rzeszowem, a Tomek zdobył 18 punktów. A więc tego sobie życzyłem i myślałem, że po prostu uścisnę mu dłoń i pogratuluję po tym meczu i no i co, i może wypijemy symboliczne piwo nawet, tak, po meczu, ale no tego nie będzie, po prostu brakuje mi jego już. Trzeba jakby uczyć się na przyszłość, wyciągać szybciej dłoń do takich osób, nie wiem, zauważać to może, bo może gdzieś tam pochłonięci sezonem, każdy zajęty i pewnych sygnałów nie dostrzegaliśmy, a być może Tomek taki wysyłał. To była jeżdżąca legenda, no a teraz został legendą. No będzie tej wojskowej jazdy brakował. Przecież nikt, nawet kto nie interesuje się żużlem w Ostrowie, to każdy wiedział, kto to jest Jędrzejak, kto to jest Ogór. Także no, myślę, że on nie jeździł już tutaj chyba 12 lat w Ostrowie, ale przyjeżdżał na turniej i on był traktowany jako swój chłopak. Także ja też jako kibic przychodziłem na stadion i jak jeździł Tomek, no to czy gdziekolwiek był w telewizji, no to zawsze to serducho, bo to jest nasz chłopak tu z Ostrowa. No i tak chyba zostanie.